podobało mi się praktycznie to od zawsze. To związane nawet jako dziecko się do rodziców razem z mamą. Przychodziło się nad morze pomagać ojcu wybierać flądrę, nie? Tak w okresie sezonu. Bartek? No? Przywiąż te drzwi. A, właśnie trzymam je. Nie mam pojęcia, czy wypadło, czy nie. Co? Wyciągaj! Wyciągać? Tak. Dobra. Dobra. Całkowicie to były inne czasy. Nie tak dawno, bo to w sumie minęło 35 lat. Niemniej łódki otwarte pokładowe, drewniane. Silnik taki na ręczny rozruch, korba i trzeba było kręcić. Przyszła zima, to nie chciało odpalać. Stare silniki, taki polska myśl techniczna. Silnik Puck, silnik busowy, diesel. Wejdź do środka, trzymaj te. Nie może, panowie. Złapałeś i zawsze na chleb, że tak powiem, było. Dzisiaj flądra jest chuda przez cały rok. Krzysiek! Chodź tutaj! Co jest? Wykręcaj ten bezpiecznik. No pierdolę. No ale to wszystko się zmienia. Zmienia się na Bałtyku, tutaj na 3 milach, tak od 3 mil była, to jest podwój wielki, a myśmy to nazywali ruską wszą. Taki skorupia. I do tego stopnia, że zaginął. Zaginął, tego nie ma. A przecież on też stanowił pokarm. Naukowcy dzisiaj mówią, że mały dorszek odżywia się planktonem i jak już nabierze na pewnej długości i tak dalej, zaczyna spływać na dno i odżywiał się właśnie tym podwojem. Nie ma. Przełowiony, ale to też nie przez nas, rybacy na sprzęt stawny. Tak naprawdę to są połowy selektywne. No bo wiadomo, że ryby z 55 oczko, bok oczka 55 mm, to wszystkie mniejsze osobniki one przejdą. One przejdą i takich małych się nie wyłapuje. Natomiast w trałach zgarnia wszystko. Nie? No te jednostki duże, kutry, które ciągnie za sobą taki forma worka, tak? Która ryba wchodzi do tego worka i później ten kuter wyciąga ją na pokład, wysypuje, gdzie no tam 2-3 osoby, tak? Rozsegreguje tą rybę i wraca do brzegu. Ale znowuż te wszystkie trałowania, to niszczy się i strukturę dna. Można też niszczyć i ten narybek, nie narybek, bo to nie jest, że tak powiem, fajne, ekologiczne, że tak jak dzisiaj mówimy, tak? To modne słowo. Dobra, już będzie dobrze. Dobra. O, cholera. Do prawej. Dobra, kurwa. No i takie to jest robota. Najgorszy jest ten brzeg cholerny. Kładź płytko. Łódka się nie słucha, bo przyklejona jest do dna. Ster nie słucha, jak ona ma pracować, nie?
mimo tego, że silnik na wysokich obrotach i tak dalej, to ten piasek trzyma pod spodem i idzie do tyłu. Jesteśmy na wysokości Krynicy Morskiej, 4 mile od brzegu. Zaczniemy za jakieś 10-15 minut wystawiać sprzęt rybacki. Tutaj już przygotowani, koledzy właśnie się ubierają, zakłożą sztormiaki, bo jednak dzisiaj jest trochę chłodno, chlapie, także muszą być przygotowani do tego, żeby móc te sieci wystawić. Tata poszedł do wojska, bo w latach 50. odbył służbę wojskową, wrócił i praktycznie no, musiał się jakoś w jakiś sposób pracę dla siebie. Gospodarki za bardzo chyba nie lubił, ponieważ mówił się z takim panem o nazwisku Tretko i razem z nim, to już był taki starszy rybak, i razem z nim zaczęli pływać w końcu lat 50. No i później ja dołączyłem w 85 roku po ukończeniu służby wojskowej. No i tak to ciągnę. Teraz mój syn, następne pokolenie. Dopóki coś tu będzie w tej wodzie pływało. Fokę widzimy, tutaj głowa wystaje. Widzisz? Widzisz fokę? Foczka, rzeczywiście. O, widzisz, a tutaj ryba pod nią, zaraz. Czyli foczka przyszła pojeść. Foczka, tak, dokładnie. Jedyne, co nas taką dręczy, to te cholerne foki. To jest dziadostwo. Fajne, takie sympatyczne zwierzątko, a robi bardzo dużą krecią robotę. W układzie trawiennym jest żywicielem ostatecznym nicieni. I ona, wypróżniając się razem z kałem, do morza dostają się olbrzymie ilości przetwarników tych, czy może małych, tych nicieni. I ona no, brudzi to morze. Potem ryba zainfekuje się tymi nicieniami. Widzimy, że niektóre już dorsze wątrobie potrafią mieć. Jeszcze bądźmy szczęśliwi, że nie mamy tych nicieni w mięśni, bo z Morza Północnego praktycznie 100% dorsza ma w mięśnie. Nie? A robota, no jak sam widzisz, raz jest lżej, raz jest, nie wiem, ja chyba się zastanawiam, czy nie uwiązać ciebie tutaj, bo nam dzisiaj szczęście przyniosłeś. Wiesz, a to w tym roku tam byśmy mieli wyniki po 3-4 łososie, 7 łososi, a tutaj widzisz, szczęście nam przyniosłeś. Dlatego chyba cię trzeba będzie złapać i nie puszczać.